Ema. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sir Biggs. Dzisiaj poranny vlog, mamy około godziny 9. Jak widzicie, przygotowałem sobie zestawy. Między innymi ciapek i 60. Ja odpalam ciapka. Dzisiaj jedziemy rozrzucać łobornik pospolity na moje pola. Że tak się wyrażę. Zobaczymy, może gdzieś tam w okolicy spotkamy sąsiada. Nie mówię, że nie. Ale kto to wie? Kto to wie? To kurde, mać za burtę wysypał. Nieważne. Także co dzisiaj? Ogólnie takie testy, trochę ciapka, bo nigdy wcześniej go nie testowałem z tutaj z turem. Ale trudno. Na razie to daje radę, bo tutaj widzicie opuszcza, podnosi. Wszystkie sekcje działają. Jeszcze. Jeszcze, mówię jeszcze. I tak. Także ogólnie dzisiaj jest, kiedy to nagrywam, jest niedziela, 31 październik. Mam już nagrane 3 odcinki z tej serii, więc nieźle. Miejmy nadzieję, że wam się przyjmie ta seria. Tak na koniec. O kurde, mać. Czekaj. Witam, witam. O kurde, mać. To twoje? A jak? O ja pierdziele. A co, ty siedziesz, czy co? No kurde, właśnie taki problem, bo bym cię na chwilę go zostawił, bo przyjechał mi gościu z tym, z dopryskiwaczem i muszę jechać go zdjąć z lewety szybko. Dobra, to jest... Spokojnie, możesz zostawić, ja tu popilnuję. To gdzie go tutaj postawić? Tutaj gdzieś czy? Tutaj gdzieś w stowcu, koło tej szczepy, żeby nie przeszkadzał. Dobra. Dobra, ty. Kurde, sąsiad. A to kradzione na pewno. Kradziony? Chyba ta twoja 60 kradziona. Nie, ja mam papiery, no to pokażę ci. Ja mam papiery na twojego tego gościa z banku, że kredyt ci udziela tą 60. To chyba masz czarne papiery, a nie. Dobra, sąsiad. Aha, bo on wziął tego dżentliwe. Kurde, myślałem, że sobie pojeżdżę. A idź pan w ciur. Dobra. Nieważne, sąsiadem się nie przejmujemy, totalnie się nie przejmujemy nad sąsiadem. A my jedziemy sobie właśnie rozrzucać obornik. Tak widzi taka pryzma wielka zmiorów naszych pospolitych. No jedziemy na pola numer, że mówię, 154-149. Nie wiem czemu jestem na gospodarstwie tym, mogę być na tym. Nieważne, czekajcie wolne, bo teraz wiadomo, sąsiad gdzieś jeździ, grasuje John Deere'em, ale nie ma go dzisiaj. Będzie pojechał chyba ten pryskiwacz. Jedzie tam? Nie widać go. Mieszał to. Dobra. Także no dzisiaj sobie porozwozimy troszkę łobornika. Dajcie kierunek damy. Ty, co to tam kurde? Ty, chyba sąsiad jedzie. A co tu za mną jedzie? Co tu? Kurde, zaraz przejedzie. Chyba pryskać jedzie. Ale co on jedzie pryskać? Kurde, na jesień? O kurde! A nie! Jeszcze mi tu obo ten rozrzut i przestawi, co będzie. Dobra, bo tutaj moje pole jest. Skubany, ty, on, co? Czekaj. Co jest grane? Nie, mniejsza od. Sąsiad jedzie pryskać średnie ten pole. Dobra, ja tu włączę. Wałek załączą. Kita. Czekajcie, jak leci. No, całkiem spoko. Zobaczymy, ile nam zejdzie w jedną stronę. Najwyżej się dawkę podkręci troszkę na tych taśmach wszystkich. Widzicie, mamy taki słońca chyba trochę. Jeszcze. Ale wiadomo,
praca od wieczora, od rana do wieczora, albo od wieczora do rana, jak kto woli. Tam idzie? Dobra, git jest. Nie za dużo, nie za mało. Byleby się tutaj wszystko udało. Nie do rymu, nie do taktu wsadź se Ursusa do kontaktu. Bang, kurde. Dobra. Tutaj picie w lesie, tam coś, jakieś ptoki tam ćwierkają, kurde. Ja nie wiem, co, po co to komu. Ale jest dobrze. Ogólnie już trzeci dzień w tej samej koszuli chodzę. Tutaj taka różowiutka. Będę musiał zmienić gdzieś nawet po dniach. Dobra. Jedziemy dalej. W drugą stronę teraz. O, słuchajcie, tam kurde, jak widzicie, kończy. Chyba. Kończy Chuntira. Co on tam? No nie, jest jednak jedzie z powrotem. Nie wiem. O, ale tam coś dzwoni w tym rzutniku i no. I tam te tryby wszystkie łańcuchy przeskakują. Czekaj, teraz trochę chyba zwiększę to na nawet na te 17. 17 metrów na hektar. Czy jakoś tak. Albo jeszcze damy. Tam bo tego trochę obornika mamy, więc bym się chciał pozbyć go mniej więcej. Ale tak, to jest git. Ciekawe, czy on będzie coś chciał dzisiaj tym ustawem, co przywiózł do mnie, czy nie. A zaraz się go rozpytamy. Chyba, że pojedzie już, nie wiem. O! Ty, coś tam. Dobra, pójdziemy zagadać. Witam sąsiad, ponownie. Witam, witam, co tam? Co, planujesz coś siać, czy co, dzisiaj? No pasowałoby coś na to miśmy zasiać, nie? Kur, a mogę wsiąść do tego Jindira, czy nie bardzo? No może, tylko tam nie urwi czego. Kurde, patrz, taka klasa. Czekaj, co to jest za przycisk? U kurde, klakson. Dobra, ja tu nie dotykam nic, bo to się zepsuje i będzie na mnie. Chcesz do 60 wsiąść? O, proszę, tam możesz. Tutaj tylko uważaj, bo tam czasem biegi nie wchodzą, ale... O, kierownica też czasem skręca. Nie zawsze, ale od czasu do czasu się zdarzy. Kurde, panie, przeciąg w tej 60. Drzwi też czasem tak chodzą. Dobra, to ja nie przeszkadzam. Tam na razie... Dobra, o, jeszcze jakieś chwosty, kurde, dobra, to nam się wyrwie później. Ale ręczny żeś zaciągnął, masz, panie. Dobra. No witamy podobnie ogólnie, taki trochę fail był, bo zabrakło miejsca na dysku, jak to zwykle bywa u mnie. Zawsze musi coś stać na odcinku, ale tam nie szkodzi. Dobra, widzimy, jesteśmy na kolejnym polu. No, troszkę większe pole od tamtego. Także tutaj troszkę sobie jeszcze dawkę zwiększyłem. Wiadomo, żeby tego trochę pozbyć się tego obornika, no bo tam już kurde szamba niedługo wybije, to trzeba cię też wywieźć albo zadzwonić po sąsiada, no może ktoś będzie miał jakiś beczkochóz czy coś, to się wypompuje trochę. Dobra. Także zaraz pewnie będziemy jechać sobie napełnić się. Naładować, bo za dużo tego nie zostało już. I koniec, dobra. Także piątkę wbijemy, jedziemy do gospę. Się załadować ponownie. A ja was zachęcam do stawiania oczywiście opeczki, nawet subika. Lecimy po 7K. I będzie elegancko. Ogólnie też nie gram na kierownicę, bo jest dosyć późna godzina. Mam prawie 23 na 15. I po prostu już nie chciałem się tu kierownicą szumić i tak dalej, także no trudno.
O, tutaj jest góreczka, kurde, konkretna, nie? Nie ma to tamto. Kurde, te kamienie, matko boska, trzeba się kiedy pozbierać, bo to aż kiedyś wywali się coś, ktoś może. Dobra, ta gospa jest. No, praktycznie już dojeżdżałem w sumie. Zaraz będziemy. O! Czekałem cię, bo sąsiad jedzie z powrotem. Chłopcy, wjeżdżam do siebie. Pierdzielony sąsiad. Pewnie po ten przyjechał, po to nagrega. Jak za dupcza, no chłop to chyba jakiś chory jest. Tylko zaraz pierdzielę go, bo tu kury mi chyba, kury przejeżdża pewnie i ciu. Dobra, czekaj, ta. Dobra, pojedziemy jakoś tak. Czekaj. Ty, sąsiad! A ty to mądry jesteś? Gdzie tutaj? Starą tu wziąłem. Gdzie tu tak zapierdziela się przez gospodarstwo? Jeszcze mi kury pewnie O przejechałeś. panie, to jest amortyzacja kabiny, amortyzacja osi, panie, to nic nie czuję. Ja też mam tak w 30 na przykład. Patrz. Palę. I już jadę. Uderzają. A tu panu pokażę. O, zauważyłem właśnie. Pa. Wszystko działa. O, góra, dół. Patrz. Cyk. Cyk. O. Ja. Dobra, panie, jadę, bo tu. A ty jedziesz Nie tam na... chcę patrzeć na tą śmierć. Ty jedziesz siać na to pole? Co, No, opryskałeś? jadę raczej. Dobra, tam się jeszcze spotkamy, myślę. Zobaczę w Nokia 3.30 mi zobacz, jakie tam terminy i w ogóle. Dobrze. Jezus, sąsiad przejdzie? Czekaj. O, no na milimetry. Przejdzie. Dobra. Kurde, pasta. A skąd, kurde, ja nie wiem. Muszę kiedyś do niego pojechać, bo jak on ma takie sprzęty, to kurde, może coś tam więcej ma. Kiedyś tam, wiecie, może ciapkiem albo jakąś furą lecimy. Jak oczywiście mi będzie stać na jakieś furę, bo na razie to jest ciężko. Bo wiadomo, kupiłem trochę nawozu, trochę nasion, no i zostało mi tyle co nic. Także no, ceny teraz są takie, że to szok. Niestety, a jedyny to jest farming. A gdyby tak przyszło w realu, to by trochę było lipnie. Ale trudno, co zrobimy. Taki rząd, taki kraj, taka Polska. O kurde, chyba ten. Przebiłem koło 60, ale nie szkodzi jak coś. O, i w rozrzutniku też przebiję koło. Dobra. Gasimy. Siadamy. Jedziemy, bo tutaj nie ma czasu. O kurde, macie, aż wjechałem tutaj. Na szambo. Dobra. Wio. Kolejny rozrzutnik. Drugi. No, to już niedużo zostało. Myślę, tak jeszcze jeden rozrzutnik. Góra, półtora rozrzutnika będzie. To sobie tutaj po ziemniaczkach wywiozę. O Jezus. On wyrzuciło trochę. Nieważne, nieważne, nevermind. Kurde, ale ma piękną pogodę dzisiaj. Chyba będzie tak smażyło, że... Aż to szok. Zobaczymy, jak tam sąsiadowi idzie te siewy. Kurde, no w rozrzutniku nawet kierunek działa. Tego tam się nie spodziewał, ale to wiecie, tam kiedyś to jeszcze się robiło te wszystkie instalacje, to działało, bo tam chyba coś widziałem. Kawałek tego siewnika. Tego zestawu uprawowo siewnego. A, sieje sąsiad tam na pełnej, kurde. Siewy też nie pierdzieli w tańcu. Jak w różańcu, tylko ogień, natłoki i tyle, tak? Dobra. Cyk, bałek.
rurach. Także resztę z najwyżej zostawimy sobie na tam na się po ziemniakach też rzucimy. Żeby wiadomo tutaj. To żeby tam było rozrzucone. Rozrzucony obornik. Lepsze plony i tak dalej. Ale to chyba nie muszę tłumaczyć. Każdy wie o co chodzi, tak? Bo tutaj był ostatni przejazd chyba robiony. Więc cyk, wyłączam wałek. Tu sobie robimy do klina. I cyk. I lecimy. Dobra. Miejmy nadzieję, że to starczy w ogóle na to pole. Czekajcie, gdzie sobie to pozwolę. Trochę tą dawkę jednak zmniejszyć. O, tak będzie git. Ten tam sieje na pełnej, kurde. Też trzeba będzie tu coś zacząć siać. Na razie to ja tutaj muszę, wiadomo, przygotowywać pola. Pod siew. Chyba, że tutaj nie wiem, może bym z sąsiadem zagadał, kurde, może mi albo pożyczył tego John Deere'a, albo tam, nie wiem, porobiłbym coś w polu. Chyba, że ma jakieś inne sprzęty jeszcze, to może coś. No mówię, trzeba kiedyś podjechać na jakąś herbatkę, kawusię, czy tam coś mocniejszego. Nie wiem, co tam sąsiad preferuje, ale. Ale tego. Ale można, można. Dobra, myślę, że powinno starczyć. Ale powinno. Ale niekoniecznie musi. Bo to jest taką. O. Jeszcze wbijmy sobie fotę. Cyk. Na facem boka się wrzuci. Żeby widziały sąsiady, kurwa. Zazdrościły. Dobra, cyk. Włączamy i włączamy z powrotem. Kurde, trochę mnie nosi, ale. Co zrobisz? Takie życie. Czekaj, to tam jeszcze sieje, dobra. Myślałem, że będzie kończył, ale. Jeszcze mu zostało trochę. No i chyba mi nie starczy tego obornika. No trudno, taki przejazd został, niestety. No cóż. Dobra. Także my pewnie będziemy sobie pomału kończyć. Bo też tutaj nie wiem ile już z tego nagrania jest. Czekajcie, pójdę jeszcze do sąsiada. Witam. Halo. Jak tam Tam idzie? sąsiad. Jak tam idą siebie? A no dobrze. Nie zapychać się, wszystko dobrze. Czekaj, zgaszę, tutaj porozmawiamy. Ale było, żeby to jeszcze wciągnęli, co będzie. Jak się sprawuje tutaj ten zestaw? Dobrze, dobrze. To jest jakiś rabę. Kurde, to takich sprzętów jeszcze nie widziałem na oczy. Dobra, A, sąsiad to już mnie widzisz. tutaj, jak się dowiedziałeś w ostatnim tej vlogu, też nagrywam dzisiaj, nie? Także pewnie już będziemy się kończyć, także możesz ty pożegnać z widzami. To papa, żegnam się z wami. No. Henryk, tak? Henryk tego. Tak, Henryk. Henryk Stonoga. No i co? No, to by było na tyle. Zostawcie łapeczkę, subika i trzymajcie się, siemanu.